się wygrywać w takim iście wakacyjnym klimacie, czyli nawet nie trzeba ruszyć jedną nogą, nawet jednym palcem u nogi, można i tak wygrać. Zaczniemy, słuchajcie, od ekstra gry, gdzie można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Codziennie za to 5 razy w tygodniu 10 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać SMS lub zadzwonić. Wszelkie informacje będą po programie. Będziemy wysyłać SMS-y i dzwonili do Was. Już teraz nawet można się zgłosić, jeżeli masz ochotę i chrapkę na milion. A w naszym programie również wiele wspaniałych atrakcji. Zaczniemy już od nagrody gwarantowanej, więc wystarczy sobie przygotować telefon. 300 zł do wygrania. Wystarczy po prostu wziąć udział w naszym programie, ale trzeba być osobą pełnoletnią. Czyli spójrz na ten konkurs. Mamy tutaj 9 liter. Należy je ułożyć w jakieś słowo. Słowo, które warte jest 300 zł i szybko zgłaszać się do mnie. Więc ty już się zastanawiaj, tam mieszaj tymi literkami. Ja tylko przypomnę, że w trakcie programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których można zgłaszać się pod wskazane numery. Tutaj są. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. I aby wygrać nagrodę, w tym przypadku do 300 zł, należy znaleźć otwartą linię i udzielić poprawnej odpowiedzi. Nie każda linia łączy ze studiem, musisz zgłosić się we właściwym momencie i odnaleźć właściwą linię. Łączna pula nagród wynosi 4 miliony złotych w naszych programach, więc jest co wygrywać. A pieniądze, które wygrasz, wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zaakceptowany przez dyrektora Izby Celnej, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tą izbę. Wszelkie szczegóły na naszej stronie internetowej www.tvn.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. Słuchajcie, to ruszamy. 9 literek, więc mam nadzieję, że już jakiś tam zarys rozwiązania jest. Może nawet niektórzy już wiedzą, jakie to słowo. Taki szybki telefon, szybki początek programu i 300 zł gwarantowane od razu należy do Ciebie. Więc można sobie jeszcze zbierać do tego wakacyjnego funduszu, nawet jeżeli już jakiś urlop był, to zawsze na przykład jakiś wspaniały weekend jeszcze może się szykować. Więc kto już wie, takie 9-literowe słowo, wszystkie litery należy wykorzystać, więc wiemy na pewno, że to jest 9-literowe słowo. Każdej z tych liter można użyć tylko raz, więc jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, powiedzmy chciałby 2 razy użyć literki K, nie można, tak? Czyli trzeba tylko dokładnie, tak jak klocki, tak jak puzzle, o, w ten sposób układać. Czyli nie może być 2 razy ten sam element w 2 miejscach na przykład. No to kto już wie, może jest ktoś gotów, czy jeszcze nie, trzeba się jeszcze zastanowić, zapisać sobie gdzieś te litery. No jeśli to pomoże, to jak najbardziej. Można sobie gdzieś tam potem skreślać, ta była, ta już użyta. Jeszcze analizujemy 9-literowe słowo na pewno, wszystkie literki użyte. Jeśli tak, to zerkasz tam dosłownie odrobinę, kilka centymetrów w dół i są 2 numery. Gwiazdka 73221 dla telefonów komórkowych, a 704-307-111 dla telefonów stacjonarnych. No to co, przygotowane pieniądze, ja jestem gotowa na poprawną odpowiedź. Teraz tylko takie, może nawet jedno zgłoszenie i będziesz tutaj ze mną, podasz mi takie słowo, które warte jest tę gwarantowaną nagrodę, gwarantowaną gotówkę. No i proszę właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię. To co ułożyłeś z tych liter? Majeranek. Majeranek, sprawdzamy. I pięknie, właśnie wygrałeś 300 zł gwarantowane. To dla Tobie gratuluję, natomiast my przechodzimy tutaj, bo to jest taka fajna niespodzianka, popatrzcie. Wszyscy myślę, że bardzo lubią tą niespodziankę, tak? Szczególnie, że tutaj nie trzeba karty, ani pinu, ani nic, będzie wypłacał cały czas ten bankomat. Wystarczy tylko podać imię z 3 literkami A i już pieniądze wypłacone z bankomatu będą Twoje. To co? To uwaga, bankomat startuje, zaczyna wypłacać pieniądze. O, i od razu pięknie, 50, to lubię, od razu fajne, wysokie nominały. No to jeżeli ktoś już ma, to już może się zgłaszać po to pierwsze nagrody, które już wpadają do kosza. Pamiętaj, wszystko, co wpadnie do kosza, jest już Twoje. No, oczywiście pod warunkiem, że podasz mi rozwiązanie. Później może być trochę trudniej z tymi imionami. Zresztą wszystko wiecie już dokładnie. Wiecie, że tych imion z 3 literkami A za dużo nie ma, więc trzeba się spieszyć, żeby te nagrody jeszcze złapać. Tym bardziej, że właściwie od samego początku te nagrody są bardzo fajne. I nie trzeba czekać, aż tutaj nie wiadomo, ile będzie wypłacone, bo ktoś wtedy może Cię po prostu uprzedzić. O, tym bardziej, że proszę bardzo, popatrzcie, 100 zł wpada i jest. Ja już tutaj, o, teraz już jest, na pewno, oficjalnie w naszym koszu. Więc już ta nagroda gwarantowana jest, myślę, bardzo miła dla portfela. Tylko to pierwsze imię, szybciutko, kto już wie? Żeby nie przegapić tego momentu, bo zastanawiam się, na co Wy teraz czekacie. Jak już fajna nagroda jest, już są pieniądze w koszu. I pierwsze imię trzeba podać z 3 literkami A, nie z 2, nie z 4. Stop, stop, bankomat, dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Jakie to imię? Magdalena. Magdalena, pięknie, 3 literki A, czyli bankomat startuje, a my liczymy. A jak masz na imię? Jolanta.
to popatrz, ile wygrałaś. Tak, już masz tą stówkę, tu już masz 200, tu już masz 300, 380 zł, czyli zaokrąglamy, będzie 400 zł za imię Magdalena. Pięknie zaczęliśmy. Magdalena, właśnie super, że podajecie pełne wersje, bo właśnie takich szukamy, nie żadnych zdrobni, skrótów, tylko pełnych wersji. Magdalena i to jest całe 400 zł. Ja to sobie zapisuję, ja sobie tutaj liczę, a bankomat już w międzyczasie, popatrzcie, jaką fajną nagrodę wypłacił, bo same 50, stówka. Więc już w tym momencie nagroda jest, myślę, bardzo atrakcyjna. A tylko chodzi o następne imię, szybciutko. Widziałeś, jak to się robi? Widziałeś, czym to się je, czym to się wygrywa? Magdalena i 400 zł, a już w tym momencie mamy kolejną nagrodę w koszu. Około 400 zł gwarantowane już jest. Więc jakie może być kolejne imię? Jakie może być następne imię z trzema literkami A? Magdalena była. Pełne wersje. Pamiętajcie, żadnych zdrobnień, skrótów. O, czyli bankomat stop. Ja tutaj popatrz, jaki korek się zrobił z pieniędzy dla ciebie. Halo? Witam cię. Powiedz, jaka jest odpowiedź? Halo? Halo, halo, jesteś tam? Barbara! Barbara, może być. To bankomat startuje i zobaczymy. Barbara. 100, 200, 300, 400, 450 zł za imię Barbara. Gratuluję bardzo serdecznie. Piękna następna nagroda. Ale się wam dzisiaj wydaje, Barbara. I to jest 450 zł, a już następna nagroda jest wypłacana. Słuchajcie, ważne, żeby w tej propozycji, która tutaj padnie, były dokładnie trzy literki A. Popatrzcie, tak jak tutaj mam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, tak? Czyli trzy literki A muszą być w każdym imieniu i musi być w pełnej wersji. Więc jeżeli te dwa warunki są spełnione, a jesteś osobą pełnoletnią, to popatrz, to, co się wszystko tutaj tak pięknie uzbierało, no właśnie, będzie twoje. Czyli bankomat stop. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Jakie kolejne imię mam zapisać? Samanta. Samanta i wszystko się zgadza, bankomat startuje, a my idziemy liczyć. Samanta i za Samantę mamy tak, stop. 200, 300, 350 zł. Gratuluję serdecznie. Samanta. Samanta. I to jest 350 zł. Zobaczymy, ile będzie warte następne imię. Ja widzę, że się już tak rozkręcacie. Mniej więcej już wiecie, o co chodzi w tym konkursie. Przypominają się te wszystkie imiona z trzema literami. Więc bankomat, zobaczcie, coś szaleje. Jak szybko wypłaca pieniądze. Jeden banknot, drugi, trzeci. Trzeba mieć tylko ukończone 18 lat i już można zgłosić się po to wszystko, co się tutaj dla ciebie zbiera. Bo to wszystko to już jest oficjalnie nagroda. Gwarantowane pieniądze. I właśnie, o, imię. Trzy razy A. To jest istotne. To kto już jest gotów? Była Magdalena. Stop, stop, bankomat. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie może być kolejne imię? Stanisława. Stanisława jak najbardziej może być, czyli bankomat startuje. I za Stanisławę mamy, już liczymy, 50, 100, 130, 140, 150, 200, 250, 270, 290, 390, czyli 400 zł. Gratuluję bardzo serdecznie. Stanisława. I to mamy 400 zł. Już kolejne, które wędruje do zwycięzcy następnego. Popatrzcie, już cztery imiona mamy zapisane. Czyli naprawdę szybko idzie. Stanisława, Samanta, Barbara, Magdalena i kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto ma jeszcze jakieś imię wymyślone? Może być swoje, własne, prywatne, na którym można zarobić. Może być imię kogoś, kogo znasz. Może być na przykład wzięte z kalendarza. Stop bankomat, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Witam cię, jaka jest odpowiedź? Katarzyna. Katarzyna, pięknie, bankomat, start. I za Katarzynę dla ciebie mamy tak, uwaga. 100, 200, 220, 240, 250, 300, 320, 330, 340, 350, 410 zł nam wyszedł, więc do 450 zł zaokrąglę dla ciebie. 450 zł i to było Katarzyna, tak? 450 zł i zobaczymy, jaka będzie kolejna nagroda, tylko zobaczymy też również, czy nie będzie już powoli problemów z odnalezieniem kolejnego imienia, które ma aż trzy literki A, bo to też łatwe wcale nie jest. To musi być dosyć długie imię, żeby się tam zmieściły te trzy literki. O, ale już mamy następne. Stop, stop, stop. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jak, a ma istotność osobą pełnoletnią? Tak. Super. Jakie to imię? Małgorzata. Małgorzata, nie było jeszcze, czyli bankomat startuje i dla ciebie za imię Małgorzata. Mamy tak, mamy 100, mamy 200, mamy 310. Popatrzcie, jak nam się śmiesznie składa. To 350. 350 zł dla ciebie.
Małgorzata i 350 zł. Zobaczymy, czy uda ci się wymyślić kolejne imię, bo teraz pewnie może być tak, że gdy próbujesz sobie znaleźć to imię, to po prostu przypominają nam się te same imiona, które już mamy zapisane na tablicy. Spokojnie, pomyśl jeszcze przez chwilę i pewnie coś jeszcze się tam znajdzie. Magdalena, Barbara, Samanta, Stanisława, Katarzyna i Małgorzata, a bankomat, popatrzcie, nie próżnuje, widzicie, co się tutaj dzieje, niebiesko, błękitnie się zrobiło w naszym koszu. To jest trudny już w tym momencie konkurs, bo w ogóle tych imion nie ma zbyt wiele, żeby akurat dokładnie trzy literki A były, a my już sporo z tych imion wykorzystaliśmy. I zobaczcie, o, jeszcze do tego 100 zł. Oj, to tutaj jest na pewno już ponad 500 zł, jak patrzę do tego kosza. Więc już wiem, patrząc też na tablicę, że to będzie najwyższa nagroda. Warto pomyśleć, teraz jeszcze zastanowić, co tam jeszcze było, jakie jeszcze imię z trzema literkami A. No, były popularne takie, prawda? Była Małgorzata, Katarzyna, Barbara, Magdalena. Może Samanta trochę mniej popularne. Stanisława? Myślę, że też dobrze znane. To coś tam jeszcze zostało? No, czekam na kolejne imię, może się uda. Może jeszcze jakieś znajdziesz. Tylko nie zdrobnienie żaden, nie żaden skrót, tylko pełna wersja imienia i te trzy literki, konkretnie trzy literki, a muszą być. To kto ma jeszcze jakiś pomysł? Bo widzę, że... O, popatrzcie, ile tego się tutaj uzbierało! Już kolejne banknoty wpadają do kosza i to będzie na pewno już teraz, widzę, najwyższa nagroda. Popatrzcie, tutaj mamy mnóstwo banknotów, mnóstwo tych pieniędzy nasz bankomat wypłacił, więc ja myślę, że to jest kwestia tylko... Chwila, moment, znajdujesz otwartą linię, podajesz mi rozwiązanie i to wszystko jest twoje. O, i masz następną 50 w portfelu, tylko jeszcze jedną wystarczy odpowiedź mi podać. Co to może być? Spokojnie się teraz zastanów. Można zaczynać od kolejnych liter na przykład. Popatrzcie, o, kolejne 100 zł. O, czyli nagroda już wyższa o 100 zł, czyli koło 900 zł tutaj już myślę, że jest w koszu. Ale fajna różnica. Najwyższa była ile? 450 zł jak na razie. Czyli już wygląda na to, że będzie dwa razy wyższa od ostatniej, czyli najwyższej, czyli Katarzyna tutaj była, tak? Na razie i Barbara najwyższą nagrodą. To jeszcze? No nie wiem, myślę, że na przykład na literkę B coś się znajdzie, na literkę C. Albo w ogóle zacząć od literki A może? To żeby była jedna, popatrzcie. No, dlaczego tutaj zapanowała taka jakaś dziwna cisza? No ja wiem, że to jest trudny konkurs, że już sporo jest wykorzystanych tych imion, ale na pewno coś się jeszcze znajdzie. Przecież ja was znam. Ja wiem, że wy macie mnóstwo pomysłów zawsze. Ktoś doszuka się jeszcze jakiegoś imienia. Chociażby miał przeszukać kalendarz. Chociażby miał zaczynać od przeróżnych liter i tutaj kombinować z tymi literkami. Muszą być trzy literki A. Ja wiem, że to jest trudny konkurs. Ale uda się, na pewno, tylko nie trzeba rezygnować. Tutaj, słuchajcie, mniej więcej jest już 1500 zł. Więc kto ma jeszcze jakiś pomysł? Jeszcze jedno imię, jedno imię i masz 1500. Więc jeszcze się może udać. To wcale nie jest łatwy konkurs, ja nie twierdzę, że jest. 6 propozycji mamy już na tablicy. I ja teraz czekam na 7 propozycję. Ale jaka różnica też jest w nagrodzie. Dotychczas 450 to była najwyższa nagroda, a tu już wiemy, że nagroda będzie kilkakrotnie wyższa. Tych pieniędzy będzie tutaj mnóstwo, już jest mnóstwo, już myślę, że portfel byłby pękaty, gdybyśmy to wszystko do niego włożyli. Ja czekam na jeszcze jedno imię z trzema literkami A. Jeszcze jakąś jedną propozycję z twojej strony. No słuchaj, skoro inni milczą, skoro nie ma tutaj żadnej odpowiedzi, To jest może chwila, w której ty powinieneś się zgłosić. Tutaj już w koszu jest mniej więcej, niech spojrzę tak mniej więcej. No myślę, że grubo ponad 1000 zł to już powinno być. Tylko trzeba mieć ukończone, pamiętajcie, 18 lat, żeby zgłosić się po te pieniądze, więc niech nie kusi innęci tych młodszych. Mogą jedynie podpowiadać. No słuchajcie, ja szacuję, że to jest mniej więcej już 2000 zł w tym koszu. Że około 2000 zł jest za to jedno imię, które mam nadzieję tutaj zaraz szybko mi podasz. 2000 zł. Fajnie jest tak zarobić. Słuchajcie, chwila, moment, podajesz imię na antenie, to trwa wszystko może, nie wiem, minutę, dwie i jesteś bogatszy o 2000 zł. Czy to nie jest fantastyczne? Budząc się rano, nawet się może nie spodziewasz takiej sytuacji. A tu proszę bardzo, 2000 zł. Na jakieś jeszcze wakacje last minute, co? No, za te pieniądze, za tą pulę tutaj można by spokojnie gdzieś polecieć. No, słuchajcie, czekam na kolejną propozycję, bo jakaś cisza zapanowała na łączu. Jeszcze jedno imię.
ostatnio bankomat cały czas wypłaca pieniądze. Ciągle kolejne banknoty wpadają do kosza. Jeszcze jedno, jeszcze jakiś list z trzema literkami A. Słuchajcie, bo nasz program pomału dobiega do końca, więc za bardzo nie ma już na co czekać. Można przegapić ten właściwy moment. No to jak będzie, znajdzie się to jeszcze jedno imię? Aż będę miała liczenia. Jeszcze zdążysz. Jeszcze to wszystko może być twoje. Słuchajcie, mamy coraz mniej czasu. Program zbliża się do końca. Kto zna jeszcze jakieś imię z trzema literkami A? I to wszystko, co się tutaj uzbierało, będzie twoje. Jeszcze jedno. 2500 mniej więcej w naszym koszu. 2500. I to wszystko za jedną odpowiedź. Wszystkiego mamy tutaj dużo. Mamy już dużo odpowiedzi na tablicy. Mamy dużo pieniędzy za kolejną odpowiedź, tylko mamy czasu mało. To jest jedyna rzecz, której nam brakuje. No i zwycięzcy. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Mało czasu, ale za to dużo pieniędzy. Trudny konkurs, ale nagroda warta twojego wysiłku. Zajmuję jeden telefon. Może jeden telefon sprawi, że to będą twoje pieniądze. To jest ponad 2500 złotych. Gwarantowanej gotówki. Popatrzcie, co się tutaj dzieje. Kto ma ochotę na te pieniądze? Kto chce je zabrać? No nie ma na co czekać już teraz. Telefony w dłoń. I szukamy otwartej linii. Teraz! Gwiazdka 7, 3, 2, 2, 1. I telefon stacjonarny 704, 307, 1, 1, 1. Uda się, zdążysz na pewno jeszcze. Zobaczcie, cały czas tutaj wpadają kolejne banknoty. Tutaj jest po prostu cała pora pieniędzy. Mnóstwo, mnóstwo gotówki i to wszystko dla jednej osoby, to wszystko dla zwycięzcy. No nie wierzę, no znajdzie się jeszcze jedno imię, nie Małgorzata, nie Katarzyna, Stanisława, Samanta, Barbara, Magdalena, bo to już było. Jeszcze jedno imię się znajdzie, tylko musi być tutaj umieszczone trzy razy literka A, musi znaleźć trzy razy literka A w tym imieniu. I oczywiście pełna wersja. Słuchajcie, mniej więcej 3000 złotych w koszu. Za każdą literkę A po 1000. Ojej, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, ja zatrzymuję już bankomat, bo tutaj zaczyna się wszystko wysypywać. O, właśnie. Tutaj jeszcze zabieram wszystkie te pieniądze. I od tej pory, od tej chwili gracie powiedzmy o 10% więcej, jakbym się pomyliła. 3300 złotych, dobrze? Gwarantowane pieniądze 3300 złotych. Ale to jest koniec naszego programu, więc musisz być szybki. 3300 zł. Taka piękna suma, taka oficjalna informacja. Koniec programu, koniec. Ostatnia szansa i decyzja jaka jest? Grasz, nie grasz, dzwonisz, nie dzwonisz, próbujesz. I takie są fakty. Trzeba znaleźć imię z trzema literkami A. Masz mało czasu i masz do wygrania 3300 zł. Jaka decyzja? Słuchajcie, teraz zrobimy tak, ja odliczę od 10 do 0 i w tym czasie chcę usłyszeć prawidłową odpowiedź. Mam nadzieję, że mi się to uda i tobie również. Uwaga, gotowi? 10, 9, 8, 7, 6,
sześć, szybciutko, szybciutko, jeszcze zdążysz, pięć, cztery. Jeśli tylko masz kończone 18 lat, to złap za sławkę teraz. Trzy. Potrzebuję odpowiedzi w tej chwili. Muszę odliczać dalej, bo kończymy program. Uwaga, powiedziałam trzy. No, to przed moment. No, mam nadzieję, że ktoś trafia na otwartą linię w tej chwili, w tym momencie. Jedno imię jeszcze, dosłownie jedno imię. Uwaga. Odliczam dalej. Wiecie, co ja muszę powiedzieć zaraz? Uwaga! Jeden! Jeden! Ostatnie imię w tym konkursie. Programu 3300 zł gwarantowane. Niecałe 90 sekund do zejścia z anteny. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to proponuję, żeby teraz bardzo szybko chwycił za telefon i zabrał 3300 zł. 70 sekund do zejścia z anteny. I jeszcze możesz zabrać tą całą gotówkę. 3300 zł. Uwaga, nie możesz dłużej czekać. Nie, nie, kończę odliczanie. Zero. To jest moment na odpowiedź. Pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to imię? Natalia. Natalia, tak! 3300 zł dla ciebie. Jak masz na imię? Dzień. Bardzo ci serdecznie gratuluję. To wszystko są twoje pieniądze. Ja dziękuję wam wszystkim za dzisiejszy program. Do zobaczenia jutro. Pamiętajcie również o naszej ekstra grze do wygrania.